spotkałem się z Konradem, a jestem w miejscu, w którym jeszcze nigdy nie byłem, w Górach Towarnych, ale widok stąd jest kosmiczny. Tam widać Olsztyn pod Częstochową, mega miejscówka. Za mną widzicie Częstochowę, a tam są rudniki, lotnisko i cementownia i tam jest kamieniołom, w którym mieliśmy się umówić, ale nie zdążyłem taki kawał przyjechać. Jeszcze nigdy nie latałem. Mamy dzisiaj mega fajne warunki, oprócz tego, że trochę wieje. Jest chłodnawo, jest 8 stopni. Chłopaki się zgodzili, żeby nagrać im downhill. Fajny czas, fajny początek niedzieli. Genialna do latania i Konrad teraz wali pięciocalówką. Mój protek jest troszeczkę za wolny na takie rzeczy, ale też dałem radę. Natomiast Konrad ma dużo większe możliwości, szczególnie jak jest wiatr. Chłopaki nam też już trzeci raz albo czwarty zjeżdżają z tej górki, także jest mega. Pogoda robi się coraz lepsza, oprócz tego, że jest wiatr. Pod wrażeniem jestem tych baterii, bo one potrafią wytrzymać naprawdę około 5 minut takiego spokojnego lotu. Słuchajcie, wyczerpałem swoje wszystkie pakiety w ciągu paru minut, ale teraz była mocna akcja, bo chłopaki zjeżdżali na full downhill, a do góry szła cała ekipa, jeżeli chodzi o ludzi. Kurwa, jak się ściągnę z tego roweru, to dziewczyna. Chyba się pan trochę zagotował, że chłopaki na full na nich jechali. Tak naprawdę to nie była niczyja wina, tym bardziej, że ten teren jest bardzo postronny. Tam jest mała awantura, kolejny raz jest afera. Dawajcie chłopaki, jedziemy jeszcze raz, dobrze było. Dobra, jedziemy. Go chłopaki, dzida w dół. Słuchajcie, afera za nami. Wezmę Mavica. Mega ładne zdjęcia można porobić tutaj. Dlatego, że jest fajne światło dzisiaj. Także rozstawiam Maviczka i jedziemy. A później może zrobimy jeszcze Cineup Chasing. Kto wie. To co jest niesamowite, słuchajcie, że opublikowałem film rano, on ma już 2000 wyświetleń i czasami jest tak, że filmy, nad którymi pracuję nawet 3 dni, prawie cały tydzień, mocne filmy, które wymagają bardzo dużo pracy i edycji, nie osiągają takich zasięgów jak ten. 2000 wyświetleń, a tylko dlatego, że tam jest motyw z policją. Czyli zobaczcie, że nie zawsze mega merytoryczne treści się sprawdzają, czasami sprawdzają się też rzeczy pseudoskandaliczne. Słuchajcie, to miejsce, te skały są mega pod tym względem, że tam jest taki prześwit, przejazd przez nie. I tam dawaliśmy czadu 2 razy. Zaliczyłem co prawda glebę, ale później walnąłem w drzewo. Na tyle mocno tam wieje, że drona mi praktycznie przekrzywiało całkowicie. Ale dałem radę. Fajne ujęcia. Gleba była dopiero jak zahaczyłem później o drzewko. 1000 zł rower. No tak. To jest proszę. No ale Konrad, dzisiaj są różne ceny. No, samochód potrafi kosztować parę milionów dolarów. Bugatti czy jakieś inne. Chłopaki już pojechali. Mamy z nimi kontakt. Jest naprawdę mocna ekipa. Warto robić różne rzeczy razem, bo ta energia się wymienia.
Słuchajcie, skończyliśmy na dzisiaj loty, było naprawdę mega fajnie. Dużo się wydarzyło ciekawych rzeczy, jak zwykle były przygody. Miejscówka dużo lepsza niż się spodziewałem. Konrad też nie był świadomy, że tak dobrze. Może nawet oszczędności nie. Na tym jest 20 gram. No właśnie. 20 gram, a jest różnica ogromna. Spoko. Trzeba będzie rozebrać ją, wiesz? Wtedy będzie jeszcze większa Nie namówisz mnie, nie namówisz mnie na to. Także bardzo, bardzo udana sesja. Słuchajcie, kolejny raz fantastyczna sesja. Dzięki Konradowi, było mega. Wracamy jak zwykle wyczerpani, ale było świetnie. Dzięki Konrad. Dzięki bardzo. Pozdrawiam was wszystkich. Wiele emocji, wiele się wydarzyło i tak trzymać. Widzimy się następnym razem. Pa, pa.